OneLake to OneDrive dla danych. To miejsce, w którym przechowywane są wszystkie dane fabryk. W praktyce są to zwirtualizowane zasoby Storage Accounts, ale w jednym miejscu, bez potrzeby dodatkowej konfiguracji. OneLake jest dostępny zaraz po utworzeniu usługi Fabric. Możemy odwoływać się do danych tam zapisanych, wszystkich data items poprzez aplikację instalowaną w systemie operacyjnym. Eksplorator plików dokładnie tak samo jak do dokumentów w ramach usługi OneDrive. Innym sposobem będzie użycie Azure Storage Explorer czy API dla zewnętrznych usług i aplikacji. Zacznę w takim razie od instalacji i prezentacji wspomnianej aplikacji, a następnie zaprezentuję sposoby łączenia się z OneLake poprzez Storage Explorer. Instalację najłatwiej rozpocząć poprzez wybranie odpowiedniej pozycji w menu pobierania, po zalogowaniu do fabryka. OneLake File Explorer. Pobieramy instalator. Uruchamiamy. Jedyne co będziemy musieli wykonać po wykonaniu tej instalacji to wskazanie konta na podstawie którego będziemy chcieli synchronizować pliki z naszym systemem operacyjnym. Ja jestem już zalogowany w tym systemie jako użytkownik, na podstawie którego uzyskuję dostęp do fabryka. I w tym momencie widzimy już w ramach eksploratora plików listę Workspace'ów przestrzeni roboczych, z których korzystamy w poprzednim filmie utworzyłem w ramach mojej prywatnej przestrzeni roboczej lakehouse i e, warehouse dlatego tylko one są widoczne na liście nazwa obiektu czyli sample lakehouse 1 i sample warehouse 1 z dodanym rozszerzeniem które wskazuje na typ tego obiektu lakehouse bądź warehouse sprawdźmy najpierw co kryje się w folderze reprezentującym warehouse Przejdźmy do folderu Tables, bo to tabele są widoczne bezpośrednio w ramach portalu Platformy Fabric. Schemat DBO. Poznajemy chociażby nazwę tabeli Public Holidays. Bez względu, czy, bez względu na to, czy tworzymy Lakehouse czy Warehouse, dane są przechowywane w formacie Delta Tables. Stąd log transakcyjny i pliki Parket. Jeśli posiadamy Parquet Viewer, link w opisie, możemy łatwo za sprawdzić zawartość jednego z tych plików. W przypadku w przypadku Lakehouse robi się ciekawiej, bo tutaj nie tylko podejrzymy pliki tabel, ale możemy też wstawić nowy bezpośrednio do przestrzeni files. Przygotowałem wcześniej plik. CSV, którego zawartość to wiersze z tabeli Production Product w bazie AdventureWorks. Wystarczy skopiować go do folderu Files, ja wybieram pod folder Sample Data Datasets, upewnić się, że nastąpiła synchronizacja i od razu, i od razu dane te będą widoczne w portalu ażurowym w sem, Sample Datasets. Tak więc teraz łatwo mogę na podstawie tego pliku utworzyć nową tabelę. Tabela jest już widoczna, uzyskuję dostęp do podglądu, do podglądu danych. Oczywiście mogę z nią pracować poprzez SQL Analytic Endpoint, jak pokazywane w poprzednim filmie. Prawda, że proste? Azure Storage Explorer to aplikacja pozwalająca na pracę z zasobami plikowymi, zasobami usługi Storage Accounts. Dostępna od dłuższego czasu. Link do instalatora w opisie tego filmu, a ja w tym momencie uruchomię tą aplikację. Po uruchomieniu wybieram przycisk pozwalający na połączenie do zasobów loguję się również tutaj korzystając z mojego konta demonstracyjnego jestem już zalogowany przechodzę więc do połączenia do danych wskazuję typ zasobów ADLS gen container or directory uwierzytelnianie open authorization Wybieram zapisane już wcześniej konto w poprzednim kroku, za pomocą którego uzyskam dostęp do tych zasobów. Jako nazwę wpiszę Fabric My Workspace. A blob, blob container URL to one-like-dfs-fabric-microsoft.com i nazwa workspace'a Gotowe. Połączamy się poprawnie i dzięki temu, podobnie jak w aplikacji OneLake widzę foldery dostępne w ramach mojej przestrze przestrzeni roboczej. Możemy przeglądać pliki, otwierając pliki parkę wcześniej używanej aplikacji Parkę Viewer. Możemy łatwo tworzyć nowe pliki, tworzyć foldery. Przesyłanie plików wygląda w sposób następujący. Przechodzę do Files, Sample Datasets i wręcz, używając metody przeciągnij, opuść, Drag and Drop, wskazuję, który plik ma zostać przesłany. Czekam na zakończenie transferu. Jak widać, transfer został zakończony. Podobnie jak w poprzednim. W przykładzie mogę wybrać załadowany załadowany plik i utworzyć na jego podstawie nową tabelę. Podsumowując, OneLake to jezioro danych, data lake. Na którym są oparte wszystkie usługi fabryk. Jest yy, oparty na ADLS Azure Data Lake Storage generacji drugiej. Wspiera pliki ustrukturyzowane, czyli pliki CSV Parkę i nieustrukturyzowane. Automatycznie konfigurowane w momencie utworzenia fabryk. Wszystkie obiekty, Warehouse i Lakehouse przechowują dane w ramach OneLake. Skróty, Shortcuts. Pozwalają na dostęp do danych bez potrzeby ich kopiowania, ale o tym w innym odcinku. A w kolejnej części pokażę, jak odwoływać się do danych lokalnych, do lokalnej bazy SQL Server za pomocą bramy Data Gateway. Polecam włączyć subskrypcję kanału, aby nie przeoczyć kolejnego odcinka.